Ojej, co za wstyd! Cóż za niespodzianka, kolejne martwe pustkowie. Martwe? Ale powinno być bezpieczne, póki nie zacznie padać. I dopóki będziemy unikać wielkich, droidożernych pająków. A nie chcę się narzucać, ale... Nie pomagam wrogom, ale możesz być użyteczny dla najwyższego porządku. Dziwna sytuacja. Może was zwiedliśmy? Zwiedliście? To była część planu pojmania was. Mieliśmy nadzieję, że powiecie nam, gdzie jest więziony admirał Pan. Najwyraźniej wasz plan zawiódł. Przyznam, że to uderzenie meteoru trochę go pogmatwało. Tak, przepraszam, że znów proszę. Wciąż nie zamierzam ci pomagać. Ale mogę pomóc sobie. Grupie raźniej. A, dziękuję. A więc sądzę, że gdzieś na tej planecie musi dać się jakoś wysłać sygnał alarmowy. Nie pomogę znaleźć admirała Akbara, ale moje dyrektywy samozachowawcze ułatwią nam wydostanie się z tej planety. Co za wspaniałomyślność. Nie masz jakiegoś potencjalnie przydatnego doświadczenia w przebywaniu na takich planetach? Nie, a przynajmniej nie od ostatniego czyszczenia pamięci. Oczywiście, że jako droid medyczny posiadam skaner. Co trzeba przeskanować? Zbiornik paliwa? Byłbym mocno zaskoczony, gdyby emitował oznaki życia. Może ta kapsuła zawiera coś przydatnego? Ta winda pomieści najwyżej droida MSI.
bez skanera medycznego wiadomo, że ten spór oznacza wielkie kłopoty. Musimy znaleźć sposób na odwrócenie uwagi tego stworzenia. Moje obwody wykrywają... Czy to muzyka? Osobiście mógłbym skorzystać ze sporej gamy doświadczeń. Choć większość wiąże się ze słuchaniem powelk ze strony Artu. Nie musisz ze mną rozmawiać. Ośmielę się skrytykować tę nieuprzejmość. Podejrzewam, że doskonale porozumielibyście się z Artu. Rozmawiać nie muszę, ale jednak ludzko-cybernetyczne relacje są moją główną funkcją. Ta opryskliwość niewątpliwie stanowi atut w pracy w najwyższym porządku. Skąd wiesz, że sam nigdy tam nie pracowałeś? Tylko tego by brakowało. To znaczy, że nigdy nie czyszczono ci pamięci? Nie przypominam sobie, co niewiele dowodzi, ale jestem przekonany, że nigdy nie współpracowałem z kimś, kto okazał się zły.
twoje oślizgłe macki! Mam cię! Moja ręka! Nadal masz całą resztę siebie. O, nareszcie bezpiecznie. Nie wszyscy. Wiesz, już drugi raz wspomniałeś o czyszczeniu pamięci. Martwisz się swoją przeszłością? Nie obawiasz się, że mogłeś być po naszej stronie? Przyznaję, że istnieje taka niepokojąca możliwość. Gdyby tak było, przyjaciele z całą pewnością by cię nie opuścili. Moi przyjaciele niewątpliwie odchodzą od zmysłu. Nie mam przyjaciół. Ależ jak mówiłem, być może kiedyś ich miałeś. Może kiedyś znów będę miał. Tak, być może, nawet teraz. Chodź, Omri. O, kolejna kapsuła ucieczkowa. Może w środku jest ktoś żywy? Nie wykrywam zasilania. Być może ich generator zawiódł. W takim razie dobrze, że jest z nami wielka chodząca bateria, prawda? Tylko jak ma się tam dostać? Nie całkiem pusta. Znowu ta oleista smoła. Ten też musimy spuścić. Thank you.
Najwyraźniej musimy połączyć siły w celu usunięcia z drogi tej przeszkody. Poszukać skanerem czegoś przydatnego. Ratujcie się! Ja odwrócę jego uwagę! Pozostało nas dwóch. Te droidy, technicznie rzecz biorąc, były moimi wrogami, ale mnie ocaliły. Strasznie zostawiać je na pastwę tej planety. O, tu się w pełni zgadza. Coraz bliżej. Musimy dotrzeć do statku, nie rozpuszczając się po drodze. Więc będzie nam potrzebna osłona przed tym koszmarnym opadem. Coś dla ciebie, C-3PO. Musimy bez zwłoki wysłać sygnał alarmowy. Zdaje się, że przez te wysiłki wyczerpała mi się dodatkowa bateria. Nie możesz wyjść na ten deszcz. To jest szaleństwo. Ty nie... Nie możesz się tak poświęcać. Wielkie niebo! Żrące opady rozpuściły na tobie lakier aż do samego podkładu. Obawiam się, że to nie jedyny skutek. Sygnał alarmowy został wysłany. Twoi przyjaciele wkrótce tu wyruszą. A twój inny znajomy, Akbar, jest na statku w sektorze Pakora. Twoja misja najwyraźniej mimo wszystko się powiodła. Dzięki, stwórcy! Usłyszeli mój sygnał! Tutaj! Jestem tutaj! Chodź, 3PO, zabieramy cię stąd.
pan Poe. Wiedziałem, że generał wyśle mi na pomoc najlepszego pilota ruchu oporu. Dzięki, ale po prostu byłem jedynym pilotem w okolicy. To moja nowa ręka. Nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Ale to prezent od przyjaciela. Ja wciąż tu jestem. Udało mi się jednak odkryć, gdzie więziony jest admirał Akbar. Świetnie! Dotrzemy do niego, zanim zrobi to Kylo Ren.